kochani, witajcie w kolejnym odcinku Stoka Life World. Jak widzicie, jestem w wielkiej willi i zaczynamy kolejną metamorfozę. Pewnie się zastanawiacie, jaki kolor tym razem wybiorę. Otóż czytałam wasze komentarze i wybrałam spośród wszystkich kolor brązowy. Na szczęście, jak widać, mamy tutaj jakieś brązowe tapety. Są również tutaj kolory brązowe, aby wybrać je na podłogę. Obawiam się, żeby mi tutaj nie wyszła jakaś taka, wiecie, drewniana chatka. Zaczynamy szybciutko od sypialni i wybieram sobie to takie fajne podwójne łóżko z drewnianymi elementami. Koniecznie przydałby się jakiś stolik i chyba, słuchajcie, pójdę właśnie w takie drewniane dodatki. Z jednej strony taki mniejszy. Koniecznie teraz coś do powieszenia. Musimy znaleźć jakieś półeczki. Może na początek jeszcze kilka wieszaczków na ubrania. I oprócz tych wieszaczków wybieramy sobie jeszcze półki. Wybiorę sobie, o właśnie, takie, zobaczcie, zwykłe deseczki. Pokoik wygląda naprawdę, naprawdę super. Zatem, słuchajcie, jeszcze aby usiąść, wybiorę sobie taki fajny fotelik, który wygląda chyba jak taka brązowa wiewiórka. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tutaj miejsce przy łóżku, żeby usiąść jeszcze. Brązowy jakiś orzech. A w zasadzie to jest chyba żołędź. I znalazłam jeszcze kilka takich ciemnobrązowych książek. Na koniec jeszcze jakiś brązowy dywan. Szukamy czegoś. O rany, w brązowym kolorze to mamy tylko coś takiego. No dobra, to niech będzie. I jeszcze przydałoby się oświetlenie oczywiście. Zatem zobaczmy, które tutaj jest najbardziej takie brązowe. No chyba, słuchajcie, te lampioniki są najlepsze. Zatem wybieramy ich tutaj kilka, wieszamy w odpowiednie miejsca i jeszcze do ozdoby muszą być jakieś kwiaty. I najlepiej wybrać jest te takie w brązowych albo w jasno-brązowych doniczkach. Taram, taram, taram! I pierwszy pokój jest już skończony, przepiękny, brązowy. Zobaczcie, można położyć się do łóżka. Można usiąść sobie tutaj na takiej pufie albo w tym naszym brązowym fotelu. No dobra, przechodzimy teraz do pokoiku obok i zrobimy sobie tutaj taki mini salonik do wypoczynku. Na początek szukamy czegoś brązowego, aby usiąść. Oj, myślę, że brązowej kanapy niestety nie znajdziemy, więc chyba będziemy musieli postawić na taką brązową pufę, tą, którą już wcześniej używaliśmy. Brązowego, słodkiego miś. Do tego jeszcze stolik. Chyba wybierzemy taki brązowo-krągły. O, właśnie o ten mi chodziło. Do niego koniecznie jakieś krzesła. W kolorze brązowym mamy stołeczki po jednej i po drugiej stronie. A z tyłu ustawimy jeszcze dwa krzesełka. Co do brązowych obrazów, to możemy wybrać coś takiego w odcieniach brązu. Do tego jeszcze brązową sowę, ależ ona pięknie wygląda. Oświetlenie zrobimy takie samo jak poprzednio, tylko że wybierzemy te większe lampioniki. O, spróbujemy go tutaj powiesić po jednej i po drugiej stronie. I koniecznie jakieś dodatki. Może coś ze sprzętu będzie brązowe. Tutaj mamy jakiś taki napowietrzacz. O, niestety, słuchajcie, tutaj zbyt dużo brązowych rzeczy nie ma, ale jest telewizor! O, to wiecie co? Zrobimy szafkę pod telewizor, chyba że to może stanąć na ziemi. O, idealnie, zobaczcie! I możemy nawet zmieniać tam programy. Do tego wszystkiego jeszcze brązowy zegar na ścianę i koniecznie jeszcze dywan. Tym razem może wybierzemy, o, coś takiego. I do środka witryny chciałabym powkładać jakieś przepiękne, brązowe tutaj elementy, takie kuchenne, taką zastawę. Mamy takie jasno-brązowe, tutaj mamy jakiś garnuszek, może też być. Jest patera i ją sobie położymy na środku stołu. Przyznać się szybciutko na dole w komentarzu, kochani, kto z was głosował na kolor brązowy? Szybciutko mi to teraz napiszcie i zobaczcie, mini salonik jest już skończony. Jest sypialnia, jest mini salon do odpoczynku i został nam teraz największy pokój, największe pomieszczenie. I wiecie co, z kolorem brązowym kojarzy mi się zawsze kawa. Kawa, kawiarnia, ciastka, ciasteczka, więc postanowiłam, że właśnie tutaj zrobimy taką brązową kawiarnię jeszcze.
To będzie, słuchajcie, idealny pomysł. Mam już tutaj brązową podłogę, teraz jeszcze ściany. Jak to bywa w kawiarni, potrzebujemy sporo regałów, na których będziemy mogli układać nasze słodkości. Myślę, że trzy takie obok siebie w zupełności wystarczą. Wyglądają naprawdę idealnie. Po drugiej stronie brązowy kominek, a nad nim pojawiły się jeszcze kolejne półki. Szybciutko zapaliłam ogień w kominku, żeby było cieplutko. Tutaj zaraz wylądują jakieś brązowe słodkości, brązowe pyszności. Teraz musimy zrobić coś pod oknem. Zobaczmy, cóż my tutaj mamy. Mamy fajne stoliki, takie małe. I teraz czas na stoliki. Chciałabym takie nieco mniejsze, okrągłe. Tak, aby, o właśnie, te, które już wykorzystywałam, aby można było przy nich poukładać krzesełka. Mam nadzieję, że do mojej kawiarni przyjdzie bardzo dużo gości, zatem liczę na to, że te wszystkie krzesełka zostaną wypełnione. Musimy teraz ustroić troszeczkę te stoły. Na początek taka brązowo-złota patera. I cóż my mamy tutaj brązowego? Słuchajcie, przepyszne napoje. To jest chyba jakaś czekolada do picia. Na drugim możemy położyć taką przepiękną roladę. Widzicie, co jest najlepsze? Że ona wygląda jak kawałek drewna. Do tego nasi goście będą sobie pić przepyszny napój. Woli, zaczyna to wyglądać naprawdę nieźle. Czas teraz wypełnić tutaj nasze półki. Na początek damy dosyć sporo tej czekolady przepysznej do picia. Przyznać się na dole w komentarzu, kto z Was lubi pić czekoladę, bo ja się przyznam, że ja uwielbiam. Do tego damy jeszcze taką przepyszną roladę. Tutaj na przykład na tych dwóch półkach. Wow, co ja tutaj znalazłam? Brązowy domek z piernika. Oh, to już, słuchajcie, w ogóle jest klimat świąteczny. Nie zamierzałam tutaj czegoś takiego robić, ale no jak już, słuchajcie, to jest brązowe, no to niech już będzie. Teraz do środka takiej miski postanowiłam włożyć kilka żołędzi. One też są przecież w kolorze brązowym. Naprawdę, wychodzi zbyt zimowa ta chatka, bo znalazłam kolejne przepyszne brązowe desery i znowu są one jakieś takie zimowe. Dobra, za chwilę wybierzemy się jeszcze na jakieś polowanie, poszukamy innych przepysznych brązowych rzeczy, może trafimy właśnie do jakiejś kawiarni. Jednak teraz chciałabym jeszcze zrobić oświetlenie i znowu wybieram te moje ulubione lampioniki. Powiesimy je tutaj na różnych wysokościach, tak aby stworzyły nam tutaj przepiękny klimat. Znalazłam jeszcze fajny sprzęt, który zawsze pasuje, czyli jest to taki gramofon, z którego leci muzyka. I stanie on zaraz obok kominka, tutaj z tej strony pod ścianą, tak aby przepięknie leciała nam muzyka w naszej kawiarni. No dobra, słuchajcie, mamy to. Oczywiście nie wszystkie półeczki są wypełnione, ale teraz szybciutko pędzimy to zmienić. Myślę, że tutaj na poczcie będziemy mogli znaleźć coś fajnego. Zatem przejrzyjmy te nasze wszystkie półeczki. Rany, jaka brązowa głowa, słuchajcie, podoba mi się, zabieram ją. To jest taka fajna czapeczka. Mam jeszcze takiego brązowo-czerwonego kwiatka. Wow, jest brązowy plecak z leniwcem! Okej, te wszystkie rzeczy póki co pakujemy tutaj do pudełka. Znalazłam jeszcze jakąś taką brązową ozdobę. Jest i gigantyczny domek świąteczny, ale jego już nie będę zabierać. Wezmę za to renifera. Wezmę to oczywiście do rączki i zmieniamy miejsce. Może zajrzymy teraz do restauracji. Mam nadzieję, że tutaj znajdę jakieś brązowe rzeczy. O, widzę cały koszyczek z pieczywem, to już na pewno go zabieram. Widzę kakao, które jest również brązowe. I do tego jeszcze brązowa czekoladka. Trafiliśmy chyba do miejsca, gdzie mamy mnóstwo brązowych rzeczy. Widzę jakąś owcę. Widzę leniwca. Kolejnego leniwca, który jest chyba krabem. Jest też bardzo fajny termos w kolorze brązowym. Pochota, jest nawet popcorn, który ma taki brązowy odcień. Jeszcze trochę brązowych naleśników skradniemy z tego miejsca. I teraz ważne pytanie. Czy znajdziemy tutaj jakieś brązowe ciuchy?
Zatem szukajmy, szukajmy. Na początek znalazłam jakieś brązowe torebki, zatem odłożę je tutaj na środek. Jest coś, jakaś brązowa bluza. Tutaj również mamy coś brązowo-bordowego. Sukienka w brązową panterkę. Chciałam jeszcze odwiedzić jedno ostatnie miejsce, taką przepiękną mini kawiarnię. A tak w zasadzie taką budkę, gdzie mamy brązowe deserki, mamy brązowego pączka, brązowe ciasteczka, kubek na kawę. Wszystko pakujemy zatem tutaj do tej torebki, do tej walizki. O rany, trochę się tego tutaj uzbierało, no ale słuchajcie, nie traćmy czasu, tylko szybciutko jeszcze to rozpakujmy. Brązowa poduszka wyląduje tutaj na środku, mam tutaj też jakieś sekretne brązowe listy. Czapka też tutaj na półeczce. Wow, super się prezentuje. Jakiś taki słodki reniferek. Tutaj mamy jeszcze jakiegoś chyba balona lizaka. Spróbujmy teraz powiesić te ciuchy. Zobaczcie, są w odcieniu brązowym? No są, słuchajcie, takich idealnych brązowych niestety nie udało mi się znaleźć, ale te naprawdę wyglądają super. Do tego jeszcze okulary. Może tę sukienkę powiesimy tutaj na środku. I teraz rozpakujmy nasze skrzyneczki ze słodkościami, z przepysznymi rzeczami. Wszystko oczywiście w kolorze brązowym. Dużo tego zabrałam, ponieważ mam tutaj bardzo dużo miejsca wszędzie. Zabrałam nawet kilka jakichś fajnych bułeczek do przegryzienia. I szklaneczki. O rany, zobaczcie, ile naleśników! Położymy tutaj na tym regale. O rany, słuchajcie, mnóstwo tych słodkości, a tutaj mam jeszcze całą torbę wypełnioną ciasteczkami, które wylądują na talerzyku. Teram, teram, teram! Tak to przepięknie teraz wygląda. Mega brązowo. I do tego mega słodko. Mam tutaj przepyszną kawiarnię. No i do tego jeszcze dwa pokoiki. No a teraz przyszła pora na brązową metamorfozę postaci. Zatem tworzymy kogoś przepięknego. Na początek wybierzemy sobie dziewczynkę. Och, jaka piękna fryzura. Myślę, że ta zostanie. Mega mi się podoba. Wybieramy do tego przepiękne oczy. Może jeszcze kolor tych włosów na nieco ciemniejszy. Też pięknie to wygląda. Koniecznie brwi, które też będą ciemniejsze. A z kolei uśmiech musi być gigantyczny. I do tego jeszcze nieco ciemniejszy nosek. Zobaczmy, o, myślę, że ten kolor będzie idealny. Szukamy teraz coś do ubrania. Sukienka, no niestety bordowa. Tutaj mamy przepiękną brązową. Ona nawet jest w mojej kolekcji w ubraniach. A teraz stworzymy jeszcze chłopaka. Chłopaka z jakąś fajną, śmieszną fryzurą. Taką brązową. Niestety ten kolor skóry, słuchajcie, jest chyba zdecydowanie za ciemny. Może taki będzie idealny. Oczy. Duży uśmiech. I teraz strój dla chłopaka brązowy. Poszukajmy, może coś eleganckiego będzie. To jest piękne! I na koniec stwórzmy jeszcze jedną jakąś dziewczynę. Sprawmy, aby miała piękne oczy i długie do tego jeszcze włosy. Zatem zmieniamy fryzurę na długie uczesanie. To mi się podoba! Zmieniam zdanie, będzie takie półdługie. Jeszcze do tego tylko uśmiech. I poszukajmy teraz jakiegoś fajnego stroju. Coś brązowego, to wygląda fajnie, jak taka artystka. I tak wyglądają moje cztery przepiękne postacie. Teram, teram, teram. Witajcie zatem przepiękne brązowe postacie. Zobaczcie, to jest moja brązowa bohaterka, która już zakochała się w swoim nowym pokoiku. Teraz jeszcze muszę zaprosić moich brązowych bohaterów, moją resztę. O, zobaczcie, to są te cztery postacie, które stworzyłam. Zaprośmy jeszcze tę postać. I zobaczmy, czy znajdziemy tutaj jeszcze kogoś brązowego. Może jakiegoś stworka. Zatem sprawdźmy tutaj w tym dziale. O właśnie, gdzie są stworki, potworki. I mamy tutaj jakiegoś takiego śmiesznego. Każdy najlepiej, żeby zajął swoje miejsce przy stole. W końcu tutaj w kawiarni jest mnóstwo miejsca. Nawet znalazł się ciasteczkowy potwór. Kochani, kochani, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Prosiliście o kolor brązowy, tak więc proszę bardzo.
Spróbujcie również sami stworzyć taki przepiękny domek. Sprawdźcie koniecznie playlistę, gdzie macie pokazane, jakie kolory już tworzyłam. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam Was. Pa, pa!